Nazywam się Stefania Gruszko. Zespół założyłam z 7 osobami. Były to panie starsze troszkę ode mnie, w moim wieku, gdzieś około 30 do 60 lat. Nasz zespół trwał 25 lat. Śpiewałyśmy piosenki, układałyśmy przede wszystkim swoje własne piosenki i po prostu te piosenki żeśmy śpiewały. Od dwóch lat w naszym zespole śpiewa Kety Burdziak. Przyjechała do nas z Węgier. Wyszła za mąż w pobliskiej miejscowości. Chętnie przyjeżdża do nas na próby. Nauczyła się przy okazji języka polskiego. Może proszę bardzo kilka słów Kety o sobie i o zespole. Nazywam się Katalin Burdziak. Prowadziłam się od Węgier. Jestem Węgierką. No i... Co mam mówić? Śpiewam. I bardzo się cieszę, że znalazłam ten zespół, albo oni mi znalazły mnie, bo to był taki wypadek. I się cieszę, że może dalej śpiewać. To jest taki bardzo przykro, tak się mówi, że nie tańczymy jeszcze, ale będzie. Będziemy tańczyć. Tak, bo tańczyłam 16 lat. I też ludowe. Śpiewałam też i tańczyłam też. Ale będziemy tańczyć na przyszłość. Tak to mówię. W przyszłości. Jak nie bardzo tak, bo brakuje nas chłopaki, nie? Ale taki z kobietami, taki dziewczynami tylko taką. Spróbujemy tańczyć, bo mamy młode osoby w zespole. To jest właśnie najmłodsza uczestniczka naszego zespołu. Jeszcze chodzi dziewczyna do gimnazjum. Nazywam się Natalia Halczyn. Teraz od ponad 2 lat jestem w zespole i bardzo się cieszę z tego powodu. Znalazłam się przypadkowo, bo sąsiadka zachęciła mnie do tego. Na początku bardzo nie chciałam, ale bo się bałam, że będą mnie wyśmiewać. Ale okazało się, że jest dobrze i fajnie. Mam 2 córki, 2 wnuczki w zespole, no i teraz córka kierownikiem, a tamta córka to pomaga tej córce, nie? Także... No i jeszcze mamy taki... O, mamy taką całkiem malutką, ona ma 3 latka, Nikusia. No, na 6 miesięcy było pierwszy raz na scenę i już w domu śpiewa, taki ludowy po polsku.